Nie pamiętam, z pan Bonsygi ostatnio na remis mnie złapał. Na, jak to mówią, na remis. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a szatan czuwa. Nie jest ważne, ale czego nie pokazać? No bo jak nie jest ważny, to po co pokazywać? Sok mi się skończył. Będę musiał zrobić przerwę na dolanie soku. Mamy karokana. Mamy strukturę karlsbadzką. Nie wiem, czy ten koń tam dobrze stoi. Tu się nie boję. Na razie zroszuję. Czekam na H3. Mogę zagrać zaraz wieża B8. Panie Sygi. Dlaczego pan mi to robi, panie Sygi? To nie elegancko tak mnie dręczyć. Panie Krzysztofie, no zmiany się nie robi tak prosto, panie Krzysztofie, no. A zbiję. Poza tym w czasie transmisji nie należy robić zmian. Panie Sygi, hetmana to pan nie bierze? Panie Sygi, co pan taki nieelegancki, że pan hetmana nie bierze? Oj, panie, panie Krzysztofie Krzy, widzi pan, jak mnie pan zagadał? Podstawiłem hetmana, panie Krzysztofie Krzy. Drugi raz nie podstawię. Deep Blue Kasparow przekręt, panie Robercie. A kto to wie, czy przekręt? I tu nie ma mata. A ja prowadzę atak mniejszościowy. A pan Sygi, pan widział? Pan Andrzej Wuj jest mistrzem PCK i szuka pretendenta do mojego tytułu. Zaprasza chętnie. To chyba muszą w jakąś fundusz nagród, panie Andrzeju. To tak. Pan Sygi jest bardzo kulturalnym jegomościem i zagram z nim rewanż. Zagram z panem Sygi rewanż. To. Oj, 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 oj. I jak tu grać? No może tak, na początek. O. Tak się skiepściłem? Po co ja to zbiłem? No panie Sygi,
Wstydziłby się pan, panie Sygi. O, witam pana Moku. Lubię pana pytania, panie. Ale mnie pan Sygi zdenerwował. Ale pan Sygi mnie zdenerwował. Panie Sygi. To, że przedtem pan był elegancki. Nie znaczy, że teraz pan może szaleć. Dzień dobry, panie Piotrze. Świetnie, ostatnio z odpowiedziami właśnie natknąłem się na analizę. Czy widział pan jego analizy? Mówi bardzo szybko i trzeba nadążać. Niektóre widziałem. Pan arcybiskup Tasbir, pamiętam go. Jak miał 10 lat w Krynicy, zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów. Pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. Jest wychowankiem pana mistrza Zakrzewskiego. Z bardzo dobrej szkoły pozycyjnej gry. Wtedy zdobył, nie pamiętam kto był drugi, trzeci, wiem, że pan Robert Krzesaj tam był. Muszę zaryzykować. To jest jakiś szwindel. Ale się skiepściłem. A nie, no to trzeba było bić hetmanem. Panie Sygi. Trzeba było bić hetmanem na D4. Po biciu hetmana wtrąciłbym szacha na E1. Pan Sygi już resztą sił się zdenerwował. Dziękuję bardzo, panie Sygi.